Wszystkie materiały zostały wykorzystane na prawie cytatu. Cześć, z tej strony Marek z vloga Matematyka. I dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest już dosyć duży w mediach społecznościowych. To znaczy szkoła TVP. Sama idea pomysłu jest naprawdę genialna. Emitować programy, które mogłyby wspierać naszą młodzież w nauczaniu teraz, szczególnie w tej trudnej sytuacji, zdalnie. Pomóc przedstawiać materiały w jakiś ciekawy sposób. W końcu jest to w formie telewizji, także budżet na pewno jakiś jest, czas na pewno jest i na pewno wykwalifikowani specjaliści, którzy potrafią na przykład napisać scenariusz, powinni być, ale jak zaraz się dowiemy na przykładach, no niestety tak nie jest. I pomimo tego, że rząd obecnie całkiem sprawnie i całkiem dobrze radzi sobie z obecną sytuacją COVID-19, no to niestety w tej strefie zawiedli. Przechodząc do wypowiedzi ministra na ten temat, na temat tej całej szkoły TVP, ogólnie mówił, że to, co przed chwilą powiedziałem, że ma nadzieję, że to będzie dobry materiał dla ludzi, którzy mają na przykład problem z dostępem do internetu. Ma nadzieję, że to będzie dobry materiał po prostu pomocniczy. No niestety, przynajmniej w tych fragmentach, które przedstawię, tak nie jest. No ale co ja będę gadał, przejdźmy zatem do pierwszego materiału, którym jest liczby parzyste i liczby nieparzyste. Teraz spróbujemy sobie nasze liczby podzielić na liczby parzyste i nieparzyste. Co to znaczy, że liczba jest parzysta? To chyba znaczy, że ma parę, tak? Co to jest para? Dobrze mówicie. Para to coś, co są przynajmniej są dwie rzeczy, tak? Dwie osoby. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? W sposób przedstawiony w telewizji polskiej dziecko 7-letnie, bo do takiej widowni kierowany jest ten materiał, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, przenosząc to, co te panie powiedziały, na liczby i na świat matematyki, nie ma praktycznie szans zrozumieć, czym jest liczba parzysta i czym jest nieparzysta. Także weźmy sobie najprostszy przykład, jak to wytłumaczyć dziecku. Weźmy sobie najprościej dziecku wytłumaczyć na przedmiotach. Weźmy sobie kilka truskawek. Mam nadzieję, że tu będzie widać wystarczająco. Postaram się to jakoś przybliżyć tutaj na ten fragment. Ale weźmy sobie najpierw, zdefiniujmy parę. Co to jest para? Para są to dwie rzeczy razem wzięte. Tak? I tyle wystarczy. Więcej nie trzeba mówić. Tutaj się już panie troszeczkę zająkały. Także weźmy sobie przykład jakiejś liczby parzystej. Weźmy sobie na przykład liczbę 4. Czy 4 jest liczbą parzystą? I tutaj szukamy, czy możemy dobrać te przedmioty, które mamy, używamy do przedstawienia naszej czwórki w pary. Tak? O, tutaj mamy jedną parę i tutaj mamy drugą parę. Wobec czego liczba 4 jest liczbą parzystą. Weźmy sobie na przykład liczbę tutaj 5, żeby za bardzo nie zmieniać. Czy liczba 5 jest liczbą parzystą? Szukamy, mamy tutaj jedną parę, bierzemy tutaj, mamy drugą parę i mamy tutaj jeszcze jedną osobną truskaweczkę, która nie ma pary. Czyli mamy, że liczba 5 jest liczbą nieparzystą. I czysto teoretycznie, jakbyśmy chcieli to przenieść na większe liczby, na przykład 10, to czy 10 jest liczbą parzystą? 10 jest liczbą parzystą, ponieważ mamy jedną parę, drugą parę, trzecią parę, czwartą parę i piątą parę i tak dalej. Nie ma luźnej truskawki. I tyle wystarczyłoby powiedzieć, a panie niestety wchodziły jakby już od razu na liczby w tłumaczeniu dziecku, czym jest liczba parzysta, a czym jest liczba nieparzysta. Przejdźmy teraz do drugiego materiału. Czym jest średnica? Czyli nasze gniazdo będzie miało taką średnicę. Zobaczcie, nawet ja mogę. I tutaj w ten sposób, jaki pani tłumaczy, w ogóle nie tłumaczy. Przykro mi, ale w ten sposób, jaki zostało to poprowadzone w telewizji, w ogóle nie ma żadnego wytłumaczenia dziecku, bo to też jest dla dzieci, to jest bodajże dla trzeciej klasy szkoły podstawowej. Niewytłumaczone zostało dziecku, czym jest średnica. Weźmy na przykład te bocianie gniazdo, które już tam jest. Mamy to bocianie gniazdo, które ma w obwodzie 2 metry i mamy tam znaleźć średnicę, czy jakoś tak było to zadanie. Proszę bardzo, mamy tutaj to nasze bocianie gniazdo i średnica jest najdłuższym odcinkiem w środku tego okręgu. Tyle.
Okej, okay, i mamy jeszcze jeden materiał, który jest skierowany już bodajże do troszeczkę odrobinę starszej widowni. Potęgowanie. 3. Zapiszemy minus, a w definicji potęgi 3 do potęgi 5 otrzymamy 3 razy 3 razy 3 razy 3 razy 3. Co daje nam 3 razy 3? 9. 9 razy 3 razy 3 i razy jeszcze 3. 9 razy 3 to 27. 27 razy 3 razy 3. 27 razy 3 to 81 i razy 3. W pierwszym klipie, który widzimy, mamy liczbę minus i 3 do potęgi 5, tak? Czyli mamy zapamiętać, że ten minus ma być z przodu. On nie jest jakby w nawiasie do potęgowania tej liczby. Dzieciom od najmłodszych lat wprowadza się, żeby się nie skracać drogi, nie omijać minusów, nie omijać niczego, żeby potem w życiu, w następnych zadaniach, w następnych klasach, w uczeniu się dalej, w rozwiązywaniu zadań dalej i tak dalej, nie pomijać żadnych szczegółów, bo potem to ucieka i jeśli zaczyna uciekać, to zaczyna uciekać coraz bardziej, coraz więcej rzeczy się rujnuje. I po prostu to jest taka podstawowa, fundamentalna rzecz, żeby zachowywać znak. A tutaj pani niestety z tego znaku nie zachowała. To nie można dopuścić do puszczenia tak prostych błędów. Takich błędów, które nie powinny się wkradać w nauczanie. A tym bardziej wkradać do telewizji, gdzie naprawdę tam na pewno nie jedna osoba przed puszczeniem tego w świat widziała ten materiał i nic z tym nie zrobiła. Co do tego materiału, ja rozumiem, że można się stresować, bo to jednak jest telewizja, jesteś pokazywany praktycznie po obróbce wielu tysiącom, jak nie dziesiątkom tysięcy osób. Mamy więc pomnożyć liczbę ujemną z liczbą dodatnią. Wynik takiego mnożenia to oczywiście liczba dodatnia. I tutaj druga pomyłka. Tutaj już dwie pomyłki pod rząd, trochę słabo, ale jeszcze zrozumiałe, może zmęczenie, może stres. Ale pani mówi, że kiedy mnożymy liczbę dodatnią i liczbę ujemną, to mamy liczbę dodatnią. Takich rzeczy się nie puszcza w telewizji. Naprawdę. W sensie, jeśli nie chcemy zepsuć dzieciom, jak liczyć matematykę, jeśli chcemy im pomóc, bo taki był cel tego programu, bo taki jest cel robienia tego, żeby pomóc dzieciom, żeby dać im jakiś dodatkowy materiał, na którym mogliby się oprzeć w nauce. No to na takim materiale, który tutaj mamy w tym momencie, no niestety po prostu nie pozwolił nikomu się na tym opierać, a nie taki był tego cel, prawda? I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Telewizja Polska zobaczy te błędy, zobaczy jaki jest dosyć negatywny, jak nie bardzo negatywny odbiór społeczeństwa na tą szkołę TVP. I mam nadzieję, że poprawią się, przyłożą się odrobinę bardziej, chociaż będą rewidować swoje materiały przed wrzuceniem. Jeśli chcecie więcej podobnych materiałów, zostawiajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć. Już jest nieparzysta.